Hej, 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 witam od bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka serii Q&A Zapytaj Stilgara. Poprzedni odcinek bardzo szybko zdobył wymagane 600 łapek, za co wam serdecznie dziękuję, bo to strasznie motywuje, więc w dzisiejszym odcinku lecicie do 700 łapek, a następny odcinek będzie już na dniach. Zarazem chciałbym Wam podziękować za miliony pytań, które mi zadaliście, tak więc również pod tym odcinkiem nie zapomnijcie zadać mi jakichś ciekawych pytań. A tymczasem zapraszam już do oglądania i tradycyjnie zaczynam od pytania, które według Was od Was dostało najwięcej łapek w górę. To pytanie zadał pan Miał Mron, czy też Miał Mron, który dostał od was 52 łapki, to jest strasznie duże jak na mój kanał, ogromnie duży ten rekord, jeśli chodzi o załapkowany komentarz, tak więc bardzo się cieszę, pan Miał Mron pewnie też się cieszy i zadał on pytanie, które brzmi następująco: Ukradł ci ktoś coś w trakcie strzelanki? Akurat ja jeszcze takiej sytuacji nie miałem, zawsze jak coś pożyczałem, czy to chodzi o baterie, czy nieraz jakiś magazynek, czy coś, to zawsze to odzyskiwałem, tak nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o jakiś sprzęt, to też mi nigdy nic nie znikło, raz tego się zdarzyło, że ktoś mi wodę wziął i, i potem musiałem żebrać od ale to tylko raz ktoś butelkę wziął może ktoś pomylił po prostu niechcący wziął i tyle. Jednak historia jest tutaj akurat z moim kolegą, którym jeździłem na ASG aktualnie miał przerwę dłuższą i on byliśmy sobie dawno dawno temu. Ja to było chyba rok temu już tak jesień tak końcówka lata w każdym razie byliśmy sobie na ASG w Rybniku na tak zwanym Kandaharze, jak dobrze pamiętam, to taki bardzo fajne, dosyć oryginalne, specyficzne miejsce, ale fajnie się tam również strzela. No i kolega wziął sobie tam plecak. On był nowy, więc plecak miał taki nietaktyczny, zwykły, taki wyjściowy, więc taki, no taki troszeczkę szmaciany, taki na wyjazdy, żeby coś tam zabrać i tyle. Ten miał taki, on, on oto plecak, nie miał tam na szczęście żadnych ważnych rzeczy, nie, ma, nie było tam telefonu za 2000 kluczyków czy dokumentów, więc na szczęście nic, nie, nic się nie stało, ale zostawi ten plecak na respie i jakiś grzybiarz mu go podkosił. To na serio, tak się zdarzyło mojemu koledze, ktoś mu zajumał plecak i do dzisiaj, do dnia dzisiejszego nikt nie wie, gdzie on jest, tak więc zdarzyło się to, że ktoś zajumał, no raczej nie przypadkiem, bo sorry, chyba nie da się pomylić plecaka yy, aż, aż tak bardzo, więc no ktoś po prostu sobie wziął, jakiś grzybiarz przyszedł i wziął mu plecak, albo ktoś po prostu wziął mu plecak i sobie poszedł. Nie było tam ważnych rzeczy, bo były tam tylko jedzenie i picie, ale ktoś sobie postanowił to wziąć i był pewnie szczęśliwy. Ale tak się zdarzyło, że jeśli chodzi o repliki, czy o mnie, to nic się nie, nic akurat mi jeszcze nikt nic nie ukradł i oby tak też było, bo ASG to są porządni ludzie, chociaż oczywiście słyszały się o takich rzeczach, chociaż pamiętam rok temu na Bornem, że było dosyć sporo, taki, no, taka akcja dosyć spora rozgośniona w świecie airsoftowym właśnie o kradzieży replik, ale mi na razie nikt nie ukradł, więc niech tak zostanie. Następne pytanko, które dotyczy akurat również ASG, a dokładnie to ASG maniaka zadał pan Demon Zamulania Interneta. Stilgar, skąd bierzesz pomysły na odcinki ASG Maniak? Szczerze mówiąc siedzę sobie przed kąpem, siedzę, siedzę, siedzę i nagle coś mi po prostu strzeli do głowy. Tak mówię całkiem poważnie, po prostu sobie siedzę, robię cokolwiek i na, nagle coś mi przyjdzie do głowy, że ej, o tym nie było odcinka, a może być tak ciekawy. Tak więc yy, to po prostu samo do głowy przychodzi, nigdy jakoś o tym nie myślę, bo wtedy kiedy o tym myślę, jakie, jakie co mogę nagrać analiz Germaniku, to jakoś nie mogę nic wymyśleć, ale kiedy sobie tak po prostu siedzę i nagle mi coś walnie do głowy, pup, pup, tak mi puknie, i powiesz Tilgar, to jest dobry pomysł na odcinek. To ja się z tym zgadzam i po prostu taki odcinek nagrywam, takie też odcinki powstają. Jednak jeszcze jest jedna rzecz, dzięki której do mam pomysły na ASG Maniaki, na ASG Maniaki, to jesteście Wy, moi drodzy widzowie, to wydajecie mnóstwo takich pomysłów na ASG Maniaki. Ja często mówię właśnie w odcinkach, o, bo ten odcinek dzisiaj jest taki, bo wielu widzów się mnie pytało, czy XYZ jest dobre, czy nie. Tak więc to wydajecie również mieć sporo takich fajnych pomysłów, również mm, właśnie w komentarzach nawet i pod Q&A dostałem sporo fajnych pomysłów, czy to chodzi o strzelanki, czy o bebechy, czy o różnice między Gearboxem V3, V2, o tuningi i tak dalej. Naprawdę tych pomysłów od Was całej mnóstwo, za co Wam serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam, jakby nie patrzeć, również ta seria się nie kończy. I lecimy na szybciora do następnego pytania, aby zdążyć 15 minut tych regulaminowych. Pan Gampal Play zapytał... Czy gdyby rezy zwisał z góry, to podałbyś mu rękę, czy byś go zrzucił? Fajne pytanko, bo trzeba trochę pomyśleć, ale od, odpowiedź w moim przypadku, chociaż jest dosyć oczywista. Po pierwsze, ja nie, dla mnie nie istnieje coś takiego jak konkurencja na YouTubie. Po drugie, jeśli ktoś ma więcej subów, to ja się cieszę. Znacie mnie. Oglądaliście poprzedni odcinek, więc wiecie, że ja się cieszę, kiedy ktoś inny się cieszy. To, to jest dosyć oryginalne, to jest bardzo fajne. W każdym razie chodzi o to, że nie ma dla mnie głupich youtuberów, fajnych youtuberów, nie ma żadnego przedziału. Dla mnie każdy youtuber jest fajny, fajnie, że coś nagrywa, fajnie, że coś robi, fajnie, że coś pokazuje, fajnie, że go ludzie oglądają. I dla mnie to jest po prostu spoko i wszyscy są na serio spoko. Nawet jeśli ktoś nagrywa te same serie, to mnie to nie, nie, nie obchodzi i proszę Was, nie piszcie, że ktokolwiek mnie podrabia. Ostatnio był Rojo, który nagrał francuską rację żywnościową i pojawił się komentarz podrabię z On nawet nie wiedział, kto to jest. Po, po, Polecam mnie, prawda? Cztery razy ja mu obiecałam cysternę piwa, ale... No nie mam na to pieniędzy, ale w każdym razie w każdym razie nie piszcie, że ktoś kogoś podrabia, dla mnie takie coś nie istnieje, on po prostu dalej szerzy pasję dalej ma jakiś fajny punkt na odcinek, jak go oglądają, to ja się cieszę, to bardziej taki rojo, który jakby nie patrząc ma o wiele większe tutaj pole do popisu, większą oglądalność, więc on również wie jeszcze więcej ilości większej ilości tym ludziom może pokazać tą samą pasję, co ja mam. A racje żywnościowe, to już idziemy w stronę militariu, więc fajnie, że ludzie zobaczą, zobaczą co to takiego w ogóle jest i czym to się je, jak to się je, w ogóle jak to smakuje. W każdym razie wracając do samego pytania, czy gdyby sobie ten. Oczywiście, żebym mu podał rękę, gdyby tak kiedykolwiek było, gdybym go w ogóle kiedykolwiek w życiu spotkał na żywo, ale, 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 ale gdybym mu podał rękę, to bym go pierw poprosił, żeby ze mną nagrał odcinek, bo wtedy miałbym pewnie pół miliona subów. I następne pytanie akurat o tym, co mówiłem przed chwilą. Pan Jakub Kowalewski zapytał Stilgarze, czy planujesz nagrywać jeszcze recenzję racji żywnościowych? Jeśli tak, to jakich w najbliższym czasie pozdro. Racje żywnościowe oczywiście wrócą. Jakie, no nie chcę tutaj trochę zdradzać szczegółów, na pewno będzie kiedyś rosyjska, jednak to chodzi tutaj o pieniądze, ona kosztuje bardzo dużo, a sprowadzenie jej i koszty ogólnie to też są również dodatkowe wydatki, więc na razie nie mam po prostu na to kasy. Bo są wakacje, są wyjazdy, więc zbieram na coś innego i aktualnie racji rosyjskie chociaż nie będzie, bo ona jest naprawdę droga. Inne to z litwińska i tak dalej i tak dalej one są tańsze podobne do Polski jednak trochę inne i również chciałbym je pokazać więc na pewno do racji wrócimy fajny był jeszcze pomysł kiedyś tak mi do głowy wpadł kiedy już tak czytam o tych racjach robię te racje jem te racje czytam o innych racjach co tam się znajduje i tak dalej i tak dalej o te koszty wpadł mi do głowy właśnie również taki pomysł tak po prostu robiłem coś i pff, wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić rację własną rację własną czyli samemu pójść do biedronki czy gdziekolwiek kupić jakieś fajne rzeczy które mają plus minus daty przydatności troszeczkę dłuższą, które są na pewno odżywcze dają trochę kalorii i jakby pewno trochę tam cenowo, żeby zejść w dół, to prawda chemia pójdzie dotąd, ale cena pójdzie nadal w dół, więc właśnie taką własną rację żywnościową jakąś zrobić, oczywiście, jeszcze własne jakieś jedzenie, typu suszona wołowina, czy coś mogę zrobić, czy też suszony kurczak, o którym pewnie niedużo z Was słyszało, ale również kurczaka można wysuszyć i zrobić sobie takie fajne mięso jak suszoną wołowinę, tak zwane beef jerky. Tak więc moi drodzy na pewno będą racje żywnościowe, na pewno będzie własna racja, na pewno będzie rosyjska, na pewno będzie jeszcze jakiś inny kraj, może będzie chińska, może japońska, jak mi się uda jakieś znaleźć, a najczęściej to, to po prostu muszę to kupować z Ebaya, Ponieważ są one dosyć trudno dostępne w Polsce, no to zobaczymy. Na pewno będzie jeszcze brytyjska czy niemiecka, czy może znajdę kiedyś czeską, nawet o, raz widziałem taką czeską, to taka tuba i 15-koniec w środku, nie wiem co to było, ale tego nie chciałem kupować. Zobaczymy, może kiedyś coś będzie. W każdym razie, jak najbardziej, na pewno jeszcze w racjach nie nieraz zagoszczą u mnie na kanale. I następne pytanie od pana kapitana Oniwaro. Nie przeczytasz, prawda? Nieprawda, przeczytałem. Aha. I już lecimy z następnym pytankiem. Pan Meister zapytał: Stilgar, czy byłeś i co sądzisz o strzelankach larpach typu Stalker? Czy chciałbyś skompletować cały stalkerowski loadout? Load Również fajne pytanko, jeśli chodzi o larpy, byłem raz w życiu na takim pół larpie, pół strzelanca, a dokładnie to była po prostu strzelanka, gdzie ludzie mieli się przebrać. Ja oczywiście robiłem za Stalkera i zdjęcie gdzieś tam dawno, dawno temu wrzuciłem na fanpage'a, to było jakoś już rok temu, jak nie nawet i dwa lata temu. Robiłem tam za Stalkera w tym sobie, bo po prostu założyłem kurtkę z, z kapeluszem i, i miałem go. Wtedy na głowie. Zresztą odcinek z tego larpa w cudzysłowie jest nagrany to jest chyba ASGM jak numer 11 czy 12, LARP, Stalker sobie wpiszcie i znajdziecie u mnie. E, oczywiście wtedy baterii nie miałam i nic nie ogarniałem, wiecie odcinek, jest trochę średni, ale jest. Ja osobiście jestem właśnie fanem fa Falauta, jak i Stalkera. Ja wiem, że tutaj było pytanie o e, Stalkera, ale dlaczego mówię o Falaucie? Bo było również pytanie o przebranie. Ja mam właśnie kiedyś takie marzenie, żeby zrobić sobie cosplaya e, rangera, MCR e, New California Republic z właśnie Fallouta New Vegas. Po prostu mi się spodobało kiedyś mam takie marzenie, żeby sobie zrobić takiego cosplaya i gdzieś wyjechać i kiedyś chciałbym również jeszcze zrobić cosplaya Big The Diego z Bajeszoka, ale to już takie, na przyszłość. W każdym razie mmm, w Stalker, jako Stalker jestem też również fanem całego tego świata, uniwersum, klimatu i wszystkiego, to jest po prostu fajne, po prostu mi się to podoba, więc jak najbardziej kiedyś pojadę na oryginalnego Stalkera polskiego, który jest jak się nie mylę, chociaż rok temu był chyba od 21 roku dopiero dostępny, trzeba mieć 21 lat w górę, żeby wziąć w nim udział i to jest już na serio taki LARP, typu LARP i na pewno kiedyś bym się tam wybrał, jak kiedyś jeszcze dorosnę, bo po prostu nie, nie ten wiek jest jak dla mnie za dużo. mam dopiero 18, a 21 i na pewno kiedyś na jakiegoś larpa takiego większego się wybiorę, bo to jest po prostu fajna zabawa, jeśli ktoś lubi ten klimat, czy też właśnie te wątki fabularne, czy też tą całą po prostu otoczkę tego świata. I już tutaj następne pytania, dokładnie teraz trzy pytania od pana Bartosza Oknińskiego. Czy byłeś, a czy byłeś chociaż raz na GF Point lub tego typu imprezach? Osobiście nie byłem, jednak imprezy tego typu są bardzo fajne. Ja już o tym gadam z kolegą i mam plan, jako tako się wybrać. Jednak na, tym, na to przede wszystkim trzeba mieć kondyche. Tutaj gadanie, gadanie, jezu. Bieganie, gadanie jest łatwe. Bieganie już nie jest takie łatwe. Chodzenie po górach sowich, czy też tam bieganie, bo to oczywiście czas i te de de, chociaż jak pierwszy raz tam pojadę, to nie będę się ścigał, tylko po prostu będę chciał tam przejść. Jest to naprawdę fajna rzecz i szanuję tych ludzi, którzy tam są na wszelkich poziomach, od tych najłatwiejszych do najtrudniejszych, przez teamowe i te profesjonalne. Naprawdę fajna Rzecz chociażby GF Point, na pewno znacie to dosyć sporo, jakoś tak znane w świecie naszym erzansowym. W końcu Gunfire to sponsoruje i jakby nie patrząc, trochę też robi większość rzeczy, większość, większość, prawie że całość. Więc jest to bardzo fajna rzecz, bardzo fajny bieg i na pewno kiedyś się na takie coś wybiorę, kiedy tylko rzucę te pewne głupie kilogramy i jakoś wreszcie zrobię sobie kondychę, to kiedyś się może tam zobaczymy. Następne pytanie od pana Bartosza Oknińskiego Pokażę swój pokój. Praktycznie widzicie wszystko: tu jest telewizor, tutaj jest monitor, tu są repliki, tu jest jedna szafka, tu jest druga szafka i puszek, a tu jest sofa. I tak naprawdę nic więcej nie mam, więc nie ma co pokazywać szczerze mówiąc. I, i dwa okna, co nie? No i tyle tak naprawdę. Więc nie ma co tu pokazywać, bo widzicie już tak naprawdę trzy, czwarte pokoje. A szafki z moje zagracone książkami i zeszytami szkolnymi, to popatrzcie na swoje i wygląda to pewnie tak samo. Ja nie mam jakiegoś oryginalnego pokoju: jedna sofa, kilka szafek, komputer i telewizor. I no, telewizor to nie jest normalna rzecz, ale mam telewizor więc. Też jakiś tam bajer. I ostatnie pytanko, czy lubisz Gwiezdne Wojny? Gwiezdne Wojny, fajna rzecz, ja nie jestem fanem typu, takiego, taki typ fana, że OMG, OMG, ja wiem co się teraz zdarzyło w każdej sekundzie tego filmu i wiem jak każdy się nazywa, jednak po prostu lubię uniwersum Star Warsu, Gwiezdnych Wojen, naprawdę jest to fajna rzecz, fajnie przemyślane, fajnie zrobione filmy i również fajnie zrobione gry, w które grałem, pamiętam Kotora, Knight of the Old Republic, mam chyba tam zainstalowane to nie wiem. Mam na laptopie, na laptopie, mam na pewno i będzie nagrywany na wakacje, na wyjeździe, jeśli będzie jakiś wyjazd, taki ten, no nie będę nawet szczegółów. W każdym bądź razie naprawdę lubię uniwersum Stalker, Stalkera, Stalkera, Stalkera. Czemu ja mówię o Stalkerze? Przecież Jenny jest jeden O Gwiezdnych Wojen również, Stalkera również, więc jak najbardziej jestem fanem Star Warsów, Gwiezdnych Wojen, zarówno pod postacią filmową, jak i grową. tak więc jest to jak najbardziej fajna sprawa. Następne pytanko od pana Maxusa, Maxus HP, KP, zgubiłeś się kiedyś w lesie podczas strzelanki? Szczerze mówiąc, nigdy coś takiego się mi nie zdarzyło i ja nie wiem, jak ja mam mózg zaprogramowany, ale kiedy wchodzę do jakiegoś lasu, to po prostu jakoś w głowie idealnie sobie tą drogę układam. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym gdzieś pojechał na ASG, nie znam jakiegoś lasu, wszedł w las i nie potrafiłbym wywrócić Po prostu tak mam jakoś w głowie, że gdziekolwiek pojadę nawet na jakąś wioskę, obok graci Boże, gdzieś kogoś odwieźć, to ja tam rad w życiu mogę pojechać GPS-em, albo ktoś mi powie, gdzie jechać. I ja po prostu z powrotem i za drugim razem już będę wiedział, gdzie jechać. Dosłownie, już w głowie będę miał cały plan skręcić w lewo, prawo, lewo, prawo, potem prosto w lewo, prawo i dojadę. Nie wiem, tak po prostu mi się głowa ustawia, że bez żadnego problemu mogę się zorientować w terenie, gdzie jestem i te Więc nigdy w życiu mi się jeszcze nie zdarzyło, się gdziekolwiek zgubił. Nigdy w życiu. Możecie mnie wysłać na Warszawę, dawać mi główny rynek, nigdy tam nie byłem. Wejdę jakąś jedną stroną, to wyjdę tą samą stroną i sobie poradzę. Tak więc ja mam taki, taką jakąś dziwną głowę, taką orientację w terenie. Dla niektórych to się wydaje dziwne, kiedy gadam z kolegami, że mówię, że idę do lasu i ja się nigdy nie zgubiłem, bo ja wiem gdzie wyjść od razu. No i w każdym bądź razie właśnie idę do tego lasu, w jakikolwiek las ASG, jakiś nowy czy coś, idę. Oczywiście skupiam się na początku, żeby wiecie, coś zapamiętać i po prostu potem jakoś potrafię wrócić pomimo, braku jakichś szczególnych punktów czy coś, więc nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, że się to kupił w lesie, czy nawet gdziekolwiek indziej. I teraz już, jeszcze chyba już to już jest tak. Przedostatnie pytanie, dokładnie, od pana Asesyna dostało również 33 łapki, tak więc bardzo sporo. I akurat fajne, bo to kilka również pytań było. Pytanie Stilgar, pokaż swój pokój. To już było takie jedno pytanie z powrotem, przedtem więc odpowiedziałam na to pytanie. Wolisz herbatę czy kawę? Herbatę nie lubię kawy nie wiem, po prostu nie przepadam. Nie lubię tego smaku, bo się musiałbym to słodzić chyba 5 cukru, żeby to było smaczne, cukier jest niezdrowy, więc nie. nie lubię po prostu kawy. Chyba, że wyjątkowo, gdybym wiedział, że muszę kiedyś do 5 rano jeździć autem, czy coś tak jak ostatnio się zdarzyło, to wypiję tą kawę. No, ale jako tako to serio nie przebadam za kawą. O wiele bardziej wolę herbatę albo wodę, zwykłą wodę. Następne pytanie: co robiłeś przed swoją przygodą w ASG? Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o moje hobby przed ASG, to chyba nie miałem jako tego większego. Dosłownie, nie, nie miałem żadnego hobby, serio, byłem człowiekiem bez hobby to było dziwne. Teraz mam tych hobby chyba z milion, ale naprawdę nie wiem co ja robiłem. Siedziałem przed kąpem, grałem i marnowałem swoje życie, siadłem przed kąpem i siedząc przed kąpem, i siedząc przed kąpem, i siedząc przed kąpem. W każdym razie nic nie robiłem, no. A niestety nic nie robiłem, moi drodzy, i tak to, tak to też zostało. Znaczy zostało, teraz to już się zmienia, na szczęście. Następne pytanko, czy citowałeś kiedyś w jakiejś grze? No <laughs> ja To się przyznam, fajna rozmówka, niech wam będzie. Cheatowałem kiedyś yy, w kodzie w kodzie w kodzie w kodzie dwójce albo chyba w dwójce tak chciałem sobie ci to po prostu już tak długo grałem w tą grę tak byłem tam dobry że mi się nudziło i ściągnąłem sobie haki waliłem wall przez ściany czy coś no po prostu jak mi się jakaś gra nudzi to, to ściągam haki pamiętam dawno temu gram jeszcze w Metina na globalu będę na dwójkę również gran, 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 Potem mi się znudziła. Puszek, nie spamuj mi na QA. Kończ spamować. Gadam o Metinie. Tak wiem, ty też wtedy jeszcze mnie oglądałeś, bo Cię jeszcze żyłeś wtedy. Tak wiem, puszek. I, I grałem sobie w Metina i po prostu tak już mi się z czasem znudził, że ściąłem sobie bota i tylko wiem małże i byłem bogaty i tyle. Tak więc jak najbardziej zdarzało mi się to. Jeśli się serw w jakąś grę wkręca, potem się znudzi, to potem sobie zobaczę jakieś haki, ale szczerze mówiąc, już chyba. Jakiś haków nie włączam od jakichś 6-7 lat, a mam 18, więc sobie nie naprawdę dawno, dawno temu to było, więc dawno to było i minęło. Jaki był. I ostatnie pytanko właśnie od pana Asasyna. jaki był twój najdziwniejszy kill w ASG? No tutaj historia dosyć prosta, również w lesie na ASG Rybnik, w jednym na tak pamiętam dobrze, postanowiłem sobie obejść wszystkich od tyłu. Na lewym moim ramieniu miałem tutaj taśmę, żeby oznaczyć, co nie? My byliśmy otaśmowani na niebiesko, oni w ogóle nie mieli taśmy. Tak więc ja miałem sobie taśmę. No i logicznie myśląc, byłem tu, wrogowie byli tu. No to ja sobie postanowiłem pójść dookoła. Poszedłem sobie dookoła, byłem już za nimi i postanowiłem iść równo z nimi. Czyli oni idą w tą stronę, to ja również jestem za nimi i idę w tą stronę. Kiedy ja byłem tam, Poszliśmy tam, więc moją nalepkę miałem po lewej stronie Kurde, biceps taki mały, nie patrzcie, co nie I tutaj miałem właśnie tą moją taśmę, więc oni kiedy byli po mojej prawej, mnie nie widzieli I tak właśnie się stało, że ja sobie tak szedłem razem z nimi, szedłem razem z nimi I podchodziłem kolejno do następnych, od, 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 tak od prawej strony zasłaniając I pokazując im, atakuj, 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 ja jestem z tobą, na pewno jestem z tobą, atakuj, co nie Tutaj nie widzieli mojej tej taśmy, więc szedłem, 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 podchodziłem i nie żyjesz Potem był taki swag, mam to w ogóle zresztą nagrane na GoPro, chociaż mam już te pliki usunięte, szczerze mówiąc, nie mam tego, tego dysku, żeby to wszystko trzymać, ale wiem, że to było nagrywane i to były moje najdziwniejsze, a zarazem najfajniejsze kile bo tak chyba czterech czy pięciu ludzi ubiłem, tak po prostu idę obok nich, tak od, po, po, ich, po ich lewej, atakuj, 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 ja do ciebie tylko podchodzę, bo chcę pogadać, atakuj, co nie? Podchodzę, nie żyjesz, to był takie, taka duma, fajne to są kille, naprawdę, kiedy, o oh fak kiedy coś zrobiłem w tego typu ASG, to jest fajne uczucie i to był jeden z najdziwniejszych, jeden z najdziwniejszych i zarazem najfajniejszych kili i na sam koniec już, moi drodzy, widzowie, pan Sebastian Wożała. On również w poprzednim odcinku był dwa razy tutaj czytany, bo daje fajne pytania, więc jak sam widzicie, fajne pytanka i już tutaj jest. Jak go nie znam, W ogóle go nie znam, żeby nie było, że tu po jakiejś znajomości czy ktoś mi płaci za to, żebym jego pytanie yy, przeczytał. Po prostu jest fajne pytanko. Pan Sebastian Wożała. Dwa pytania ponownie. Silgar, niektórzy ludzie na Wumas go wyśmywają się, że ktoś ma chiński szpej i replikę. Wydaje mi się, że nie potrafiliby bywać się z zwykłą cymą i kańzelką z, z, z Tajwangana czy Ganfajera. Co o tym sądzisz? No, ja sam dawno dawno byłem na, byłem ASGUł strasznie aktywny na tym dziale dla początkujących, nie wiem czy on dalej jest, nie wchodzę już tam na, dawno dawno, pomagałem dosłownie każdemu, pisałem dosłownie każdemu i wiem jak to wygląda, dużo osób tych profesjonalnych Sorry, że to mówię, ale to jest serio. Po prostu hejtuję każdego jednego, który ci powie, że cymka jest okej, okay, że G36 jest ok, że ta kamizelka z, Ch z Chin jest ok, To oni od razu ci by jadą jak psa i nie wiadomo w ogóle co chodzi, więc po prostu skończyłem tam pomagać, bo nie widziałem żadnego sensu. Oni dalej polecali Kuźwa, kupuj kwa za 2000, kupuj kamizelkę od nie wiadomo czego za 5000 i będziesz słek, co nie? Są tacy ludzie jak najbardziej nie wiem jak jest teraz, nie wchodziłem dawno na Wumazga, na te na te działy początkujące. W każdym razie są tacy ludzie, ale dlaczego? Nie no, oni pytasz się na pewno potrafili bawić taką cymą, oni na pewno też tak zaczynali, jednak po prostu kiedy oni już przeskakiwali, oni po prostu wiedzą jak, jak zaczynali z cymą i wiedzą jak, co oni teraz mają, mają jakieś sprzęty za naprawdę 1000, 2000 czy nawet PTW czy nie wiadomo jakieś tuningi i oni po prostu widzą jaka jest różnica pomiędzy tym czymś za 2000 a tą zwykłą cymą i oni to polecają z dobrego serca, jednak z drugiej strony szkodzą bo nie wiedzą, że ktoś taki kto chce zacząć nie ma na pewno takiego dużego budżetu więc oczywiście tacy ludzie są nieraz okej, okay, nieraz nie okej, okay, nieraz hejtują, a nieraz chcą coś pomóc i to wytłumaczyć, dlaczego to a nie inaczej. No ale takich ludzi nie powinno być. Chce... Ja chcę pomóc, dlatego nie znacie od tej strony takiego biednego Asgaja i naprawdę ja tutaj polecam wszystkim możliwie najtańsze repliki, bo wątpię, aby ktoś chciał zacząć na Asg i wydać 2000 na pierwszą replikę. Ej hey, no, sorry, co nie. Więc okej, okay, są tacy ludzie, ale potrafiliby się bawić, a to, że się wyśmiewają, nieraz po prostu to olejcie, uwierzcie mi, że chiński sprzęt też najgorszy nie jest, a jeśli ktoś ci powie, że żebyś kupował wszystko, jolo-jolo, to pewnie tylko i wyłącznie do, do Reko i nie wiem co. Ja biegam z chińską kamizelką już rok. widzieć. 200 pękła tylko nitka. Repliki TMP5 ma 5 czy 6 czy nawet 7 lat. Nie no, 6 lat. 5 lat ma minimum, co nie pamiętam. 5 lat ma minimum, bo ja byłem dopiero trzecim aż właścicielem. Działa dalej. Spartak 220 zł swego czasu kosztował do samego od Gunfiresów. Działa dalej. M14 kupię na 440 zł, była w częściach złożona. Działa dalej. Naprawdę, chiński sprzęt nie jest badziewiem, Tu nieraz oczywiście trafi się na coś złego, ale wtedy wysyłam na gwarancję, nie ma tego problemu i wiecie jak to jest. Tak więc, no, chiński sprzęt ja nie hejtuję. Kupujcie dla mnie jest nawet, okej, okay. oczywiście, jak ktoś chce coś lepszego, wytrzyma małego na jakieś o, nie takie typowe niedzielne banki, czyli czy, czy tylko coś większego, to okej, okay, niech sobie zbiera. Nie ma żadnego problemu, jak ktoś ma lepsze sprzęt, ja się też cieszę, bo to mogę zobaczyć, pomasać, zobaczyć wszystko, jak to wygląda, więc jest okej. Okay. Ale jeśli chodzi o właśnie takie typowe wyśmiewanie się, to to jest głupota. Ignorujcie takich, bo to na serio. Nieraz to jest przesada, Oczywiście rozumiem, jak ktoś hejtuje i wytłumaczy, dlaczego hejtuje, dlaczego to jest do dupy, to wtedy jest okej. Okay. Wtedy taki człowiek jest najbardziej okej, okay, jest jak najbardziej fajny, bo wiemy o co chodzi i nam na pewno też pomoże. No i już lecimy z ostatnim pytaniem, również od pana Sebastiana Wożała. Co uważasz o ludziach, którzy kupują sobie najlepsze markowe części do replik za grupę tysiące, a potem oszczędzają na kulkach i kupują PJ? PJ? Sprawa dosyć prosta. Szczerze mówiąc, nie znam nikogo takiego, kto miałby replikę za kilka tysięcy i kupowałby pejoty To to jest po prostu niemoralne nie, 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 nie i dziwne. Każda osoba, którą znam, która ma jakąś lepszą replikę, czy to markową, czy po prostu tuningowaną, kupuje dobre kulki, chyba, że nie ma lufy precyzyjnej i ma po prostu zwykły high cap, to wtedy może sobie pozwolić na gorsze kulki, ponieważ te, jakby nie, patrzeć aż tak zbytnio nie wpływają na działanie tej repliki, pomimo tego, że kulki będą sobie troszeczkę latać gorzej na pewno, no ale mimo wszystko, jeśli mamy sprzęt kilka tysięcy, kupmy naprawdę dobre kulki G&G, czy nawet lepsze jakieś inne, nie wiem jak ostatnio testy ja, ja mam G&G, czy Canfire Platinum z te super... Pl, pl, Polerowane jakieś działanie mi fajnie, ja mogę sobie z nimi biegać. Jeśli mamy midy, kupujmy lepsze kulki, jeśli mamy high-capy zwykłego stoka. Oczywiście nie mam nic do tego, jeśli ktoś ma high i stoka, to może sobie zbiegać z zwykłymi Rocket Science, czy też time bo to jest ok. Ale sprzęt za kilka tysięcy macie, kupujcie dobre kulki i zobaczycie również różnicę, bo dobre kulki, lepsze kulki to po prostu najtańszy możliwy tunik dla naszych replik. I tym oto akcentem również airsoftowym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam chciałbym serdecznie podziękować za milion pytań, jak i za milion łapek w górę. Zobaczymy, czyli tym razem zdobycie, zdobędziecie 700 łapek w kilka godzin. Ja pierdolę za szybko te łapki, za szybko. No ale cieszę się bardzo, bo seria jest bardzo fajnie przyjęta i bardzo fajnie oglądana, więc ja się cieszę i mam nadzieję, że Wy również się cieszycie w takiej poważnej serii QA u Steel Ja tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w na tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!